Różnorodność dotycząca metod ma tu bardzo istotne znaczenie, bo jeżeli ów podręcznik nie będzie tylko skupiał się na wypełnianiu kart pracy dziecka, to nauczyciel ma szansę zaproponowania czegoś innego zgodnie z preferencją ucznia, bo w klasie będziemy mieć i wzrokowców, i słuchowców, i kinestetyków, i dla każdego potrzebny jest nieco inny zestaw zadań, ćwiczeń, podejścia do dziecka. Wiadomo również, że nie tylko mówimy o inteligencji logicznej, ale o wielorakich inteligencjach. Również na ten aspekt w podręczniku będzie zwrócona uwaga.